Śląska Partia Regionalna, Ślązoki Razem, Ruch Autonomii Śląska, Związek Górnośląski i kilkanaście innych organizacji. Wszystkie chcą reprezentować Śląsk na scenie politycznej, tyle że każdy osobno. Dlaczego śląskie partie i stowarzyszenia nie potrafią się dogadać? Wszyscy znamy tą zasadę, że najlepiej, jak się jest złodziejem, krzyczeć, łapać złodzieja. Stąd mamy taką, a nie inną sytuację w środowiskach śląskich. I w wyborach mamy tak, jak mamy, ale powiedzmy sobie szczerze, w tych wyborach śląskie partie, nawet gdyby poszły razem, tak jak powinny iść, jak ja uważam, że powinno się już dziać, to i tak nie zrobiłyby sukcesu bez wystąpienia z dużej partii. Na przykład takie jak Platforma, czy PiS, czy koalicja, której proponowałem osobiście i której proponowali inni również z innych środowisk śląskich, żeby kogoś ze śląskich, a nie platformo-śląskich czy SLD-owsko-śląskich, tylko rzeczywiście śląskich środowisk wystawić kogoś do Europarlamentu. Niestety Platforma doszła do wniosku, że wystarczy im Buzek, wystarczy Plura, wystarczą wszyscy inni sterowalni, że tak powiem, liderzy, a Ślązoków to oni nie chcą. Nie chcą, no to nie mieli, no więc poszliśmy tam, gdzie chcieli. Przynajmniej Ślązoki Razem. Natomiast inne środowiska podzieliły się między Kohutem i Plurą. No, żal mi troszkę, że Marek Plura nie wszedł, ale po prostu to i tak dla Śląska nie ma wielkiego znaczenia, czy pan Plura jest europosłem, czy nie. Bo on jest przede wszystkim europosłem Platformy, a nie Śląska i Ślązoków. I tu musimy sobie to powiedzieć szczerze. No niestety wszyscy teraz twierdzą, że Ślązoki Razem, partia, rozbija środowisko śląskie. Nie, środowisko śląskie było rozbite już w 89, kiedy zaczęły powstawać takie organizacje jak Ruch Autonomii Śląska, jak Związek Górnoślązaków i Związek Górnośląski. Wtedy już to było rozbite, do tego jeszcze doszła mniejszość niemiecka i te środowiska nie potrafią się ze sobą dogadywać. I po prostu taka jest rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest cały czas. Udało się mnie i paru innym osobom w pewnym momencie w historii, jakieś 8 lat temu, doprowadzić do tego, że radni do sejmiku weszli. Osobiście jestem odpowiedzialny za przynajmniej jednego radnego, który wszedł z mojej namowy, przeszedł z PiS-u do Ruchu Autonomii Śląska, a potem niestety niektórym się wydawało, że oni już złapali pumbuczka za nogi i że teraz oni już będą robili i rządzili wszystkim i wszystkimi. No i niestety zrobiło się tak, jak się zrobiło. Nie chcieli iść ze Ślązokami Razem do wyborów samorządowych i Ślązoki Razem dostali więcej głosów od SPR-u, który do dzisiaj nie wiadomo, czym jest i czy jeszcze jest. O przyszłość widzę tylko i wyłącznie w tym, że wreszcie Ślązoki zaczną welować na Ślązoków. I to nie będzie podziału na Ślązoków Niemców, Ślązoków Ślązoków, Ślązoków, powiedzmy sobie tam, wierzących w Korfantego i w tamta opcja, która się skompromitowała i przestaną wierzyć, że Poloki im cokolwiek dają. Poloki rozobiecali, na troszeczkę dali, potem zebrali i do dzisiaj oddać nie chcą. Więc nie ma się co robić, że pójdziemy z Platformy, że pójdziemy z PiS-u, bo przecież tak w PiS-ie jak w Platformie jest sporo ludzi, którzy mogą powiedzieć o sobie, że są Ślązokami, ba, nawet są Niemcami śląskimi. Nie? Ale oni tego na zewnątrz nie pokazują, wstydzą się. Nie, oni się wszyscy maskują, oni nawet nie poradzą godać. To jak oni chcą być Ślązokami, jak oni się gańbią godać, gańbią się pokazać, że są Ślązokami, a jak mają gańba, no to trudno, to nie mają szansy na wygraniu. Bez to trzeba, muszą młodzi zrozumieć, że jak chcą, żeby Śląsk był reprezentowany, to trzeba postawić na Ślązoków. I to najlepiej na Ślązoków Razem. I żeby wszyscy, którzy chcą coś zrobić, mają możliwość przyjść. My są partią czysto demokratyczną i w każdej chwili mogą się wybrać kogoś innego, jak się im nie podoba. Natomiast tam w tej drugiej opcji, tam są już wybory, zawsze przed wyborami. Niestety, przykro mi to powiedzieć, ale tak jest.
Czy partia Ślązoki Razem będzie wystawiać kandydatów do polskiego parlamentu w tegorocznych jesiennych wyborach? 2 dni, albo 3 nawet. Temu ogłosiłem publicznie, że Ślązoki Razem startują w wyborach do parlamentu polskiego. Tak do Senatu, jak i do Sejmu. Do Senatu żeśmy zrobili w ostatnich wyborach całkiem niezły wynik, ponieważ ja otrzymałem 27% głosów, co, że tak powiem, było bliskie zwycięstwu. W tych wyborach wystawimy więcej miejsc, nie tylko w 2, ale przynajmniej w 4 miejscach wystawimy kandydatów do Senatu. Możemy również wystawić i dać kandydatów dobrych na listę takiej partii, która by z nami chciała. Co prawda Fair Play, która mi się marzyła, zwija żagle, natomiast zostają jeszcze inne partie ogólnopolskie jak PSL, które kiedyś tam się z nami dogadywało. Istnieje też taka partia jak partia Kohuta, czyli Wiosna. Istnieje też partia ogólnopolska Platforma Obywatelska. One wszystkie muszą się zastanowić, czy nie chcą mieć na swoich listach rzeczywistych Ślązoków. Nie członka partii Platforma, ale Ślązoków. Przykład CSU, CDU w Niemczech jest bardzo dobrym przykładem. I na Śląsku powinniśmy w tym kierunku pójść, a Ślązoki Razem są otwarte na wszystkie środowiska śląskie i na wszystkich Ślązoków i na Niemców śląskich tak samo.